To, co nam umknęło tak na, o, na jesień. Mam scenkę, kolego. Dobra, no to fajnie. Dzień dobry! Witamy na farmie zimowej. Jesteśmy ponownie tutaj. Dziękujemy, że oglądacie. Pozdrawiamy każdego dobrego człowieka, który to ogląda. No, każdego, każdy, kto ogląda tę serię, jest prawilnym ziomkiem i prawdziwym widzem. Mordą ją. I ogólnie plany się zmieniły. Tak, plany się zmieniają, jak ludzie. W tym odcinku, moi drodzy, będziemy sobie chcieli pójść wyłowić pewnego, kurczę, squida z rzeki do 14, czy z oceanu. Kałamarnica, tak, z łap kałamarnicy, no do 14 musimy zrobić można questa łowić dla Williego, musimy iść do Clinta, żeby ulepszyć sobie, znaczy odebrać kilofy. Odebrać kilofy. I scenkus. I właśnie, okazało się, że scenki możemy zrobić w tym samym dniu, bo one nie potrwają aż tak długo, a ja muszę iść po 22 do Emily, więc wywalisz no się. Wiecie, no. Znaczy, no wywalę się, no, tak. A, jeszcze w międzyczasie możemy jakieś drzewo ściąć, jak będzie jakaś okazja. Dobra, Zoku, jesteś gotowy? No, chodźmy. Ja a wiesz co, może pójdziemy najpierw łowić. No tak, chodź. Bo to do 14 możemy squida, to może ten totem teleportacji na plażę, gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Jesus, a może ja go straciłem, bo umarłem w jaskini. Dobra. To biorę płotkę. Krapoty wypełniłeś? Nie. To dupa. Później się wypełni. Dobra. Tak samo do bundli oddajemy i tak jak powiedział Zoku, plany na ten odcinek. Chodź Zoku, na ocean od razu. Idę. Chociaż już możesz iść do Clinta. W takim tempie. Idź do Clinta. Co nie, ja idę. Może będzie 9. No dobra, no to jakoś tutaj. Nie, do 14, po 14 idziemy do Clinta, bo mamy wyłowić tego, squida, chodź. A dotrzemy w ciągu tych 2 godzin? Myślę, że dotrzemy, chodź. Dobra. Do 14, tak jak mówiłem, znaczy mam nadzieję, że dobrze sprawdziłem, łowi się. No ostatnio się ten. Albo ja, no właśnie możliwe, że znowu się walnąłem. O, chlebek wyciągnąłem z śmietnika. Czekaj, 4 AM, co to jest? Bo ja się zawsze przy tym mylę, ja się przyznam, że to jest jeden z moich problemów zawsze z językiem. No, no wiem, że after morning, tak? No. After morning, czyli 4 to jest 4? 4 AM to jest 4 czy 16? No chyba 16. Ale AM to jest, a nie PM? No PM to jest 14, czyli po. Jak 14? Dobra, no, ty to już w ogóle. No 14! W innej krainie. Jak 4 to może być 14? Nie, 4 to jest 16. 16. Oj, dobra, wędka z irydu. Chciałem ci kupić też, ale... No bo ty nie masz chyba 6, nie? No, nie mam. No to ja ci nie mogę rzucić tej wędki, nie? A skrzynkę możesz zrobić? Nie możesz. Ale mogę. O lol. To wiesz co, to chyba byśmy mogli do... Ale nie, to nie miałoby sensu. Jak możemy wyłowić do 4, kiedy... Do 4... Jak możemy... Co? Jak możemy wyłowić do 4 rano, jak o 2 się wywala... No, no to już wszystko jest ogarnięte. Jezu, ten pad zasrany, muszę go wypiąć, bo nie wytrzymam zaraz. No to na pewno nie jest squid. Ja coś łapię, ale coś jest tragedią tutaj. Czekaj. Coś jest tragedią. Bo łapię pada jeszcze lewą ręką i łowię więcej. Pada lewą ręką, prawą ręką. Mulus. Wyłowimy mulusa. Do 4 rano łowimy, kolego. I do 4. Tutaj są te. O, to chyba jest to, co chcę. Bo się rzuca ryjem. Rzuca się? No. No też mam takie lekko rzucające się. O, mulus to nie. Rzuca się mulus ryjem. Co to jest? Tuńczyk! Stary marynarz, widzisz, tak szybko dojrzałeś. O Jezus Maria. Patrz te mewy tu, widzisz te mewy? No, w ogóle zacząłem nagrywać? Zacząłem. No, seaweedy. No widzę, siedzę dupą na tym mewami. No, to co, ale... mam jeszcze 2 godziny... Ja nie wiem, coś się walnąłem chyba w 14. Nie, no, zobaczymy. Boże, w oczach mi się pieprzy przez ten śnieg. Nic nie widzę. Kropki na ekranie. No jak masz, wiesz, za tym paseczkiem biegać oczami, to tak się rozpraszasz przez ten śnieg cały dookoła. No. Jezus, moje oczy. To jak coś, to po tej 16, bo w ogóle ty musisz jeszcze zdążyć na scenkę. Jak ty zdążysz, jak my do 16 będziemy łowić? Na luzie. Na pewno? Wiesz, a nawet jak ona będzie, wiesz, gdziekolwiek indziej, nie w domu, to ja i tak będę miał scenkę.
No ja nie wiem jak to działa, ale w każdym razie to musisz też tak wypracować, żeby z moją scenką nie kolidować. Zobaczymy, a raczej ona się szybko kończy, wiesz, ona nie jest jakaś długa. Co tu jestem mamy? Marynarzem. O, ogórek morski. Ogórek. Ja mam homunculusa i... Homunculusa. Samorodek złota 12, przyda się. Ej, same złote ryby dropia, łowię w sumie. Ja sobie muszę jeszcze zobaczyć te wikie, bo coś tu zostało spieprzone, za przeproszeniem. Ej, w ogóle co do tej złotej dyni, też mi naszły takie przemyślenia. No. Bo tam na wiki było napisane, że śledź. Update 1, tylko update 1.3. W sensie, to może oznaczało, że wszyscy NPC ci lubią, ale tylko w tym update'cie, że już późniejszych nie. Może dlatego. No nie, ryba mi uciekła. Dobra, ostatnia ryba, idę do Clint'a. Idziemy na do pewno? Clint'a. Na pewno? A nie, do 16. Aha, musimy iść do Clint'a, no. Do 16.04 rano. Ja nie wiem. Się zamieszało wszystko, no co ci mam powiedzieć. Ale wiesz co, chyba następnego dnia też będziemy łowić, bo jeszcze mamy w ogóle dwie ryby do wyłowienia. Zimą. Ale o. One są raczej łatwe. Dobra, ostatnia ryba idziemy, tak? Tak. Dobra. O, w pojęcie, że szybko łapie ta wędka. Ale to a jutro, jutro też ma Sebastian urodziny, więc Frozen Tear do łapy i wiesz, robimy. Będziemy mu dawać. O, kolejny ogórek. Dobra, chodź. Nie ma co tutaj, naprawdę. 6 PM do 2 AM. Dobra, czyli jednak od 16 dopiero można łowić. Dobra, czyli w ogóle spieprzyłem sprawę z tym, bo źle spojrzałem. To spokojnie, to spokojnie. Wiesz co, weź sobie konia. Czemu ja mam brać konia? No bo ty będziesz do Lee leciał. No a ja spróbuję to wyłowić jeszcze, dobra? Mhm. Bo jednak od 16, czyli kompletnie. Od 18 nawet. Od 18. 6 PM czyli to jest 18. Czyli od 18, no. No, mi się pomyliło, bo spojrzałem, że 6. O, mamy kilo ze stali. Stalin. Jezus Maria. Dobra, super. To ja lecę do Lee w takim razie scenkusa odwalić. Zobaczymy co to będzie. Kurczę, jestem ciekaw bardzo, bardzo, bardzo. No, ja naprawię swój błąd i. Kurczę tego squida od. No przepraszam widzowie, ale to od 18 dopiero. No co będziesz teraz robił? Nie mogę przejechać nigdzie, co jest? No ty nie możesz tamtędy. Tamtędy nie przełowisz. Nie przejedziesz. Nie przełowię. Nie przełowisz. Ojeju, stresuję się, bo to będzie naprawdę ciężka scenka. Emily. O, cześć Lia. Hej, Hani. Bo mi zamarzło się tak na zimno. O matko, u niej w domu robi się zimno, muszę je wziąć do siebie. Bo mi przykro, tak. I co, będziesz miał scenkę, jak tam do niej przyjdziesz tak po prostu, czy co? Jak będę u niej w domu. Ej, ale ja padnę, jeśli mam? Emi... Nie mam. Nie masz? Nie. Czyli ona musi być w domu? Ale lipa w takim razie. Czyli nie masz, nie możesz? Nie ma jej w domu? No poszła sobie do salonu. To będzie do późna siedzieć. No to dupa. No to ja idę łowić w takim razie. To co, moja scenka dzisiaj, czy ja? Twoja scenka dzisiaj, a ja idę łowić w takim razie. Ale to weź ten tego kunia. No biorę ze sobą cały czas go. Powiem ci, strasznie jest zakręcony ten odcinek, jak dom ślimaka, można powiedzieć. Ja jedna. Ja się zamotałem 5 razy, no bo coś tu w ogóle nie pasowało z tym squidem. Od początku coś... 4 AM. Do 4 rano, no, co ci mogę powiedzieć. O, od teraz możemy squida wyłowić. Dobra, próbujemy. Nawet się pogoda zmieniła, nie? Wszystko jest jasne. O, pierwsza ryba. Wszystko jest jasne, tylko nie godziny ryb. Kurde, jest skrzynka na górze, a ja mam rybę leniwą. No, ja też tak miałem, ale udało mi się wyłowić. Bez skrzynki. Też mi się uda. Nie pozwolę ci odejść, skrzyneczko. No znowu kościany trup. Paluch? No nie wiem, kościany coś tam, czekaj. Kościany ogon. Sardynek. Kościotrup i ogon. Magmowa ta geoda, wyobrażasz sobie w wodzie, ciekawe. A masz tu kunia? Jest ten, na moście. Dobra, bo ja muszę do niego wsiąść i wiesz, dupą po 22 tam pomaszerować. O, ja o też coś agresywnego bardzo. O matko. O matko, o matko, o matko! Może to jest squid? Nie! Jezus, jak uciekło szybko. To pewnie był squid. Na pewno. Dobra, jeszcze raz, próbujemy. Willy musi dostać swojego kalmara. Ale plus jest tego taki, że bijemy sobie fishing level. No znowu biegnie. Biegnie? No Jezu, jak ryba... to... Ja nie mogę zdążyć! Ryba biegnie nogami. Haczyk by się przydało kupić. Czemu nie kupisz haczyka? No bo chyba tam się odlokowują też wraz z levelem.
A też haczyki z eventu zdobyłem. O, jest jakaś ryba, rybens. To właśnie, używaj jego haczyka. Zostawiłem go w bazie. No to dupa. Bo nie mieliśmy tych lepszych wędek. Ale plan był taki, żeby je kupić, nie? No wiesz co, tak 21 se wyruszę, nie? No, nie, powiem ci, dzisiejszy dzień to jest moim zdaniem przegryw, ale się pośmialiśmy trochę. Ale dupa jest, bo dwa razy miałem tą rybę i ten, i dwa razy ją nie złapałem. Na pewno to była ona. Dwa razy ją nie złapałem. No, ja ani razu. Jak wyłowisz, to jesteś kozak. Jak no, Bito. Spróbuję. Jakbym wyłowił, to chociażby się odcinek uratował. Aha, trzeci raz. Odcinek uratował. Walczę, walczę! Mam? Mam! O! Udało się! Chyba marnica. Udało się! Jestem kozak. Złota jeszcze! Jesteś kozak. Złota kara małnica. A patrz, patrz to! W ogóle weź se to. Co to jest? Widzisz kościany... to? Ile... Trzy takie! Kościany ogon! Cały czas mi to wylatuje. Wiesz co, ostatnia ryba i lecę tam. Lecę tam? No ja zdupczyłem totalnie, niestety. Nie mam scenki z Lee, ale to ja będzie w następnym. Ja też się tak wiesz, zabezpieczałem słownie, żebyś na pewno tego pilnował, bo wiedziałem, że coś tu, wiesz, nasz plan jest zbyt idealny, żeby nie miał dziury. No. Tak jak twoja kokardka ma takie dziurki białe. To nie o, są dziurki, twoja płyta. To są kropki. No moja ale płyta. Kropka to odmiana dziurki. Dobra, no, ja idę stąd. Ja już mam fajną rybkę, znaczy rybkę. Kałamarnicę. I teraz się zastanawiam, bo ja mam dwie scenki w tym lesie, nie? Mhm. Pierwsza jest z niedźwiedziem, a druga jest z Emily. I teraz zastanawiam się, która będzie miała priorytet. Zobaczymy. No, bo mam też syrop klonowy przy sobie. Wydropioną rybę, tuńczyk biały. Biały? A jest niebieski. Dobra, lecę, lecę! No, byle. Niech się odcinek uratuje. Bo to będzie porażka. Będziemy chyba resetować ten dzień, bo to jest serio porażka. Ja bym tak nie chciał. Wszystko jest sacy. Wszystko jest sacy? Mówisz? Mamy tego. Mamy kałamarnicę. I mam senkę. O, jest namiot! W ogóle namiot w zimę! To genialny no to pomysł, Emily! Ona jest jakaś świrnięta, mam wrażenie. No, jest świrnięta! Ale fajny taki różowy, fioletowy namiot. Jest ognisko. Fajnie tu, prawda? No nie wiem, no mi się tak średnio podoba. Jednakże trochę strasznie. O, jakieś chrupknięcie było? Co to? Co? Jakieś chrupknięcie. Nie słyszałem. Znaczy w sensie, w sence. A. Ona się, ej, ona się trzęsie, ale ja też bym się trząsł na miejscu. Dosyć tu chłodno, no co ty robisz? Na kemping w zimę. Ej, przysuwa się do mnie, jaka słodka, specjalnie się, żeby ciepełko było. Ja. Proszę bardzo. O. Co tam robisz? Ale mam dobry humor. Ja się obawiam. Przytuliła się do mnie. Ja się obawiam też na. Ej, niedźwiedź idzie, niedźwiedź idzie! Oho. Naszą stronę. Wącha. O, znowu biały łos ten. Dobra, jeszcze jedna ryba i uciekam. Wow! Ej, schowaliśmy się do namiotu, bo niedźwiedź nas wystraszył. I co tam się dzieje? No, niedźwiedź nam niucha nasze rzeczy, a my do namiotu się schowaliśmy. Się przestraszył, chyba poszedł. No, chyba sobie odpuści. Ciekawe, czy to jest ten sam niedźwiedź, który chce mój syrop klonowy. Niedźwiedź! Nie. Mam nadzieję, że nie jest głodny. No myślę, że jest, bo syropu nie dostał. Ej, czemu namiot się trzęsie? Och, drugi śpiwór jest nadal na zewnątrz. Nie ma opcji, że po niego wracam. To ja mam wrócić, czy śpimy w jednym? Jak myślisz, Zaku, będzie? Śpijcie w jednym. Nie będzie ci to przeszkadzać, jeśli się do ciebie dołączę? O! Dobra, widzowie, którzy mają mniej niż 18 lat, wypraszam. Tu idzie właśnie, wiesz o tym? Aha, no to się sklonowała. Ale my tutaj ciekawe rzeczy. W jednym śpiworze spanie, no, powiem ci, tu już są fundamenty pod to małżeństwo. I no, ej, teraz spiem się w domu. Ej, uda mi się. Jest 1:20, ty? Ja idę dopiero. A to się wywalisz, a ja nie. Nie wywalę się, nie ma szans. Jestem już w domciu. Wywalisz się. Się. Najpierw ze mną śpisz, a teraz co? Z Emily, a teraz nie? No, ale ja fajnie, w jednym śpiworze z Emily. Ale nie, powiem ci, ta scenka była fajna, podobała mi się i nawet Emily się pokazała od takiej swojej największej uroczej strony. O, masz remont jakiś. Dostałem osiągnięcie. Zobaczymy, chodź najpierw telewizor. Omlet. Pogoda, nie ma co sprawdzać pogody nawet. No właśnie, pogoda to po co? Będzie śnieg tyle. Ej, Evelyn chce. Dom ci się zmienił, ale najpierw scenka z Evelyn. Dzień dobry, drogie dziecko. Też to mam. To był piękny spacer. Może ty czytaj, bo ja już to się naczytałem. To był piękny spacer. Długo tu nie było.
Wygląda nawet lepiej niż sięgam pamięcią. Tak, wszędzie jest śnieg i nie ma żadnych upraw. Ale nie no, domki i w ogóle, wiesz co chodzi. No. Proszę, mam coś dla ciebie. To kota prezent pewnie. Od ogrodnika dla następnego. Co? Dla następnego? A nie, po prostu kosz na jakieś kwiaty, czy doniczka. O. A propos tej doniczki, to ktoś ci mówił? No czytaj. Te doniczki są bardzo przydatne. Możesz w nich sadzić uprawy z innych pór roku w swoim domu. I ładnie wyglądają na zewnątrz, ale na zewnątrz można w nich sadzić tylko uprawy z danej pory roku. No. Jeśli trzeba ci więcej, łatwo je zrobić. Proszę, mam stary magazyn z instrukcją. No to możemy sobie w domu zrobić jakieś blueberry czy coś. Albo zrobimy sobie plantację marihuany. Dobry pomysł. No. Cóż, muszę wracać. George jest zrzędliwy, gdy nie dostanie swojej owsianki na czas. Miłego dnia życzę, słonko. No. I chciałem powiedzieć, czekaj, co ja zacząłem mówić? A, że ten twój taki kosz, co kupiłeś, to roślinka się zmienia w zależności od pory roku. Ej, mam list od Emilii. Dzięki za to, że nie zabrakło cię ostatniej nocy. Było fajnie. O kurde. Ogólnie to cieszę się, że ten niedźwiedź się zjawił. Do zobaczenia. Czyli, wiesz, był argument, żeby w jednym śpiworze spać. No to ta, normalnie. Ale... No, fajna taka zagrywka, taka młodzieżowa, wiesz o co chodzi? No, ale nie no, fajnie to zrobili. Ej, ty masz jakieś perki z rybami? W sensie? No do sprzedaży. Chyba tak, albo ty masz, czekaj. Ja mam do klatek mam, ty miałeś do ryb. Dobra, to ja sprzedam te ryby może, co? Niepotrzebne nam ryby są, nie? Zależy zbieramy jakie. Zbieramy ryby do tego, no wszystkie. Wiesz co, zbieraj, bo one są do potraw, a mamy odcinek z gotowania zrobić. No dobra, no to wsadzę wszystkie ryby w takim razie do ryb. Wiesz co, leć od razu zrobić chcesz zrobić scenkę od razu? No, można by było. Kurde, nie mogę wsadzić ryb, bo wszystkie są złote. No ja też się zawaliłem, mam taki syf, Eku, mnie to denerwuje. Dobra, to wsadzę te ryby. Zrób od razu scenkę ze swoją, bo to jest troszkę niepokojące. I fajnie ten twój domek wygląda, podoba mi się. A jak w środku? Żółty się zrobił. O, masz tyle miejsca co ja. Serio? No. No ciekawe, zaraz zobaczę. Normalnie jak w Harry Potterze, ten namiot taki. To... Wszystko jest złote, nie możemy wsadzić. Gdzie ty to wsadziłeś w końcu? Do złotej skrzynki, na złote rzeczy. Wszystko co wyłowiłem było złote praktycznie. Dobra, ja te twoje ogony wywalam, bo to jest niepotrzebne. Dobra. Ja chciałem... O kurczę, 150 bryłek złota! What the fuck? No i świetnie, przydano się na te iridiumowe rzeczy. Dobra, ja idę zobaczyć czy ta... Lia będzie w tym domu zakichanym swoim, on chyba od 12 dopiero ma otwarty, ale no. Zobaczmy. Dobra, żeby się nie zamotać, plan jest taki, tutaj, ej, ty doniczkę swoją dostajesz, czy tylko ja? Mam doniczkę, mam. O. No to możemy postawić, zrobić sobie jakieś ancient fruity, coś, rare seedy możemy sobie zrobić. To, co nam umknęło tak na jesień. O, mam scenkę, kolego. Dobra, no to fajnie. Kle. Ile razy mam ci powtarzać? Nie chcę wracać do miasta. Nie dzwoń do mnie. Nie chcę cię słuchać. Kle? Nie wiem, Kle. Kle? On ma mówić na niego Kle, no to nie wiem co to jest. Jakiś niegonick. Moku. 3. Czemu ja wszedłem do domu w ogóle? Słuchać było jak krzy... Co? Przeklikałem, kurde. Ciągle do mnie wyzwania mój ex. O proszę. Wyzwania. Muszę go tu zalutować. Dobrze by było ci coś o tym powiedzieć. O kurde, historia będzie. Klemnik mieszkaliśmy wyskoczył. Razem w apartamencie w mieście. Wykonywałem dziwne prace w dzień, żeby spędzić całą noc nad moimi projektami. Ledwo sobie radziliśmy. Ciągle nalegał, żebym wróciła studiować biznes lub medycynę. Coś, z czego jest dużo pieniędzy. Chyba ten pomysł o oszczędzaniu na normalne życie, no wiesz, dom na przedmieściu, dzieci, spotkanie PTA? PTA? Tego rodzaju. Nie byłam gotowa na takie życie, Moku. Musiałam odejść, dlatego przyjechałam tutaj, żeby spełnić swoje marzenia o zostaniu artystką. Czy to było aroganckie z mojej strony, Moku? I mam opcji 4, 5 nawet. Pierwszą opcją jest nie, musiało tak być. Druga opcja jest nie i twój ex brzmi jak idiota. O, to bardzo dobrze. O, no to już wiem, wiadomo co da. Trzecia opcja jest nie, ale lepiej byłoby zostać w mieście. Czwarta opcja jest tak troszeczkę, a ostatnia tak, ale dbanie najpierw o siebie jest normalne. Ja dam no oczywiście, że nie i twój ex idiota, bo czemu nie?
Prawda? No, prawda. Dobra, ja ci, to daję. Powiem, że dałem w ogóle jakąś rybę, ofidon wyłowiłem dziwną, zimową. To trochę ostre, ale tak, mieliśmy inne priorytety. Tak czy inaczej, myślałam trochę o te, trochę o tym pomyśle. Co? Myślałam trochę o tym pomyśle. Myślałam o pomyśle. Z wystawą sztuki, to co ja mówiłem ostatnio. Pracuję nad nowymi rzeźbami, żeby je pokazać na wystawie. Trochę się stresuję, ale myśl o tym, żeby wystawić tam moje prace jest ekscytująca. Cieszę się, że jesteś tu w Dolinie Stardew. Najważniejszym artystycznym mieście Moku. I taka uśmiechnięta buzia. O matko! Ale ona jest najlepsza na świecie, ja uwielbiam tą postać. Widziałem śnieżnego królika dziś rano. Są rzadkie, prawda? No pewnie. A ja będę miał później taką fajną scenkę, że będę mógł zlutować tego jego ex, wiesz? Jej. W sensie jak zlutować? No, że dadnego i zabiorę mu przedmioty. Co? Nie no, wiesz, śmieję się, bo zlutować, nie wiesz? Że zabić mopka w jakiejś grze RPG. Ale po prostu serio, chodzi będzie o to... taka scenka? Dobra, będzie taka scenka, ale ja już nic nie będę więcej o tym mówił, bo to będzie spoiler. Dobra, okej. Okay. Gdzie jesteś, co robisz? Już się skończyło? Tak, skończyła się już. Ja łowię przy górach, bo tu jest Turgeon do wyłowienia. Sturgeon? Jakiś Okidon mi wyleciał. Ofidon. Kolego pozwól, że ja pójdę do Luliego oddać mu tego jego oktopusa, kałamarnicę. Dobra. Okay. A ja może pójdę do marni, wezmę te gacie burmistrza kiedyś. No właśnie, zrób te zaległe rzeczy. Tak samo przydałoby się drewno nazbierać na bundle. Bo już możemy mieć ten w ogóle z naprawą mostu, a cały czas olewamy to. Właśnie, ciasteczko trzeba odblokować. To co nam tam było potrzebne? Hardwooda ile? Jakie ciasteczko? A, 10 hardwooda, to mamy na pewno. Hardwood jest do bundlów odłożony, ale gorzej z tymi normalnymi drewnami, bo trzeba 200. No to spokojnie, ja sobie tak skoczę do Williego, skoczę sobie do Luisa i pójdę pościnać drewno w takim razie. No, a na pewno nie chcesz wyłowić tych ryb, co ja tutaj ten? Bo oprócz Squida są dwie ryby do wyłowienia. W rzece jest, Tiger Trout musisz. W rzece, czyli mogę to tutaj walnąć, nie? Na moście. Wiesz co, sprawdzę ci. Tiger Trout. To w mieście bardziej, no nie wiem, tak mi się wydaje. O, gacie burmistrza oddane. Dawaj pieniądze. W 40 odcinku chyba. Uuu! Wyszczerbiona amfora, jakiś nowy artefakt do muzeum. Nie miałem takiego czegoś. Mi się wydaje, że coś już takiego było, jakieś wyszczerbione coś. Dobra, to co, gdzie mam to łowić w takim razie? Aha. No to możesz w rzece, w mieście. Ja pójdę Squida łowić. Okay. A jakbyś się chciał, jakbyś to wyłowił, Tiger Trout się nazywa, jakiś tygrysi ktoś tam. Wydaje Tiger się, że tego Trout nie mamy. Chyba to jest. Tygrysi no. Ząb, tak? Tygrysi, no nie wiem. Dobra. Dobra, ja pójdę już, tak? Ja pójdę po Squida już i mam te haczyki przygotowane, co mówiłeś. A masz jednego dla mnie, czy jeden tylko masz? Mam tu trzy różnego rodzaju, ale ty nie potrzebujesz do jakiegoś trouta, do Squida mi no się nie, bardziej nie, ale chodzi o to, żeby jak właśnie będziemy mieli łapać jakieś takie trudniejsze ryby, to wiesz, nie? To żeby na legendarną zostawimy. O, Willy idzie i do baru idzie. O, konia wyłowiłem. Konia, o konia wyłowiłem. O, koń. Właśnie myślałem, że konia wyłowiłeś, tak to powiedziałeś. Tak, płotkę, bo wpadła tam. Tak szybko nie ucieknie, sprawdzając, że belka przyczepia się do urodziny Sebastiana, nie? A, kurde, no to ja już mu nie oddam. Jezus, jakie to gwałtowne jest, te ryby. A to kiedy one... Czekaj, one u siebie w domu pewnie, nie? Jak zawsze. No, pewnie tak. Trudno z nim. No dobra, nie załatwimy go najwyżej. O, i trzyma mi się w ogóle haczyk ryby. I to nie działa na legendarne jak coś, bo to jest taki jeden, który bardzo się trzyma przy rybie. Jest to w sensie taki rodzaj haczyka, który pomaga ci wręcz w łapaniu, jakby nie? Jakby sam za ciebie łowi, nie? Tak, tak, tak. No a ten haczyk nie działa na legendarne z tego co ogarnę, może na coś jeszcze. Dobra, ja miałem tu chyba jedną próbę tego Tiger Tuta, czy jak to się nazywa, nie wiem co to jest. Zobaczymy tłumaczenie. A ty miałeś tą rybę? Nie. No to trzeba do bundla, nie? Dlatego to mam zapisane. Dobra. Zobaczymy czy się uda. Bo już miałem jedną taką właśnie gwałtowną, myślę, że to było to. Ale kurczę, spoprawiłem totalnie. Ona nie jest, nie powinna być gwałtowna. Wiesz co, ja ci sprawdzę, do 19 można ją wyłowić, więc już nie wyłowisz. A, to trudno. To co oddasz? Co zrobisz? Co oddasz? Nie wiem. Mogę połowić sobie. Ej, mam tego Squida dalej, tą kałamarnicę w sensie w ekwipunku. No to do Williego. Ale już mu...
A Jezus, jestem debilem. Ja poszedłem do Luisa i olałem kompletnie Willy'ego, bo się skupiłem na tym, co do mnie mówisz. No, ej, to mi przeszkadza w łapaniu ryby. Nie ma go tu, mówiłem ci, że jest w barze. Ale ja przyszedłem do ciebie. Aha, nie, nie kłam. Nie. Idę sobie, dobra. Nie wolno kłamać. Ej, ale powiem ci, przeszkadza mi ten haczyk. Nie wiem, jak cię przeszkadza. No bo za bardzo mi odlatuje. Była przed nią taka sytuacja, że za bardzo mi odleciał. No nie, ja nie mogę w ogóle trafić nawet, ani razu nie... Co? Co to za propozycja? Jestem przy Abi, Abi jest przy grobie, nie? I ona, cześć, jeśli się nudzisz, możesz posiedzieć w moim pokoju. No co to jest za propozycja? Jeśli się nudzisz? No tak, mogę sobie iść do pokoju. Co ona chce ze mną robić w pokoju, jak myślisz? Nie mam pojęcia, może to co Emily w śpiworze ze mną. Masz tu Willy swojego kurde kałamarnica, oktopuska. Hej, udało ci się nieźle, jestem zaskoczony. Wiesz co, super. Ja wywalam ten jeden ten, ja nie wiem, to mi nie pomaga, tylko utrudnia. Przy łatwych rybach to jeszcze działa, ale przy tych trudnych to mi przeszkadza. No to ja nie wiem, jak to działa. Ja chyba ani razu jeszcze tego oktopusa nie widziałem, bo... chcę tu oświadczyć, wszem i wobec, czekaj, że... Czekaj, ryba mam. To chyba oktopus, bo strasznie ucieka. Proszę, żeby to było to, chciałem to mieć. I... Jest, oktopus! Super. Znaczy, squid, nie oktopus, Boże. Złoty? Myli się ośmiolice z kałamarnicą. Nie, srebrny. Nie, ja wiem, złotego. Chciałbym powiedzieć, że mam maksymalną ilość serc z Lią. Mam poza tymi dwoma takimi zablokowanymi. Bukiety są w skrzyni. Na bandę. No to super. 12 to będę mógł też. Ej, czyli ja też może jeszcze będę... Tak, będę miał tą scenkę, muszę mieć tą scenkę. To właśnie ta scenka, o której mówiłem teraz, ale zobaczymy ją w następnym. Albo jeszcze w następnym, nie wiem. Jeszcze zobaczę, jak będę chciał to rozbić. Bo nie wiem, czy chcę dawać scenkę za scenką, wiesz, co chodzi? Mhm. Wiesz, co chodzi, mordo? Wiesz, jak jest? nie ma nigdzie drzew, kurczę, one jeszcze nie wyrosły, wiesz? A chciałem pościnać trochę. Wiesz, jak jest, Ryu? Wiesz, jak jest? Drzewa nie wyrosły, Ryu. No i dupsztajn, no co mam powiedzieć, no. Na farmie coś na pewno wyrosło. Dobra. Idę w dół, tam gdzie są te springoniony. Wiesz, tam na pewno troszkę nie jestem zadowolony z tego, jak olaliśmy znowu Sebastiana. Ja z nim mam, przydałoby się, mam z nim zaledwie jedno serce. Więc szkoda. Naprawdę ja z Sebusiem... Szkoda. Ja z Sebusiem mam zero. Ja Sebusia w ogóle nie lubię, no bo to nie moja wina, że to jest piwniczek i on siedzi wiecznie w domu. Co mam powiedzieć, no. Dobra, no. Zetnę jedno drzewo i do domu, ciu. A ja dodam tylko, że... No, przynajmniej się tego squida udało zrobić i scenki obie zrobiliśmy. Troszkę nie ja tak jak... scenkę, dwa questy, kolego, jest mistrzowsko. Troszkę nie tak jak planowaliśmy to wszystko, ale myślę, że możemy być zadowoleni. Jedynie co możemy sobie zarzucić, to urodziny Sebastiana źle poszły. Goes wrong. No. Ściąłem drzewo, nie? I notka. Wypadała mi notka i w tej notce była przedstawiona Marnie, jak była młoda, z jakimś dzieckiem. Taka ubrana fajnie, nowocześnie. To pewnie wiesz, Lia jest jej córką, nagle się okaże. Plotku. Ta dupa. Ty dupa jesteś. W ogóle ciekawe, nie? Że ona sobie mieszka jakby tam nisko pod Marni. Ciekawe jestem, czemu tam sobie wybrała. Wszystko jest takie ciekawe. No. A w ogóle ja idę spać do mojej nowej kabiny. Ło, ale tu pusto. No będziesz musiał sobie wystrój jakiś no, zrobić. No i w końcu mogę sobie być u siebie, a nie muszę spać u ciebie. No ale... No troszkę to klimat psuje. Jeszcze żałuję, że nie zlecaliśmy nic robin, ale drewna nie mamy znowu. No właśnie, chciałem zsiąść, ale nie ma nigdy. Zalegamy z paroma rzeczami, ale cieszę się, że chociaż mamy oddaną kałamarnicę do Willy'ego. Aha, questa nie oddałem. Nie odebrałem kasy chyba. W sensie oddałem squida, ale kasy nie odebrałem. Ja też chyba. Zobaczmy. Tak. No, 8, ale to i tak musimy... No nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś odbierał, ale dobra. Czemu niedobry pomysł? Ja, Emily chce ametyst. No to nie wiem. Czy niedobry pomysł? No chodzi o to mniej więcej, że nie wiem, czy ci to zapiszę misję. Bo z tymi misjami czasami się coś... No to dobra, to się zrobi. Wiesz, że można postawić krzesło na stole? Teraz to zrobimy przypadkiem. A można się obrócić, czekaj, na czym się obraca? O! Prawym przyciskiem myszy. Dobra, ja sobie ten kwiatek sobie postawię. O, ładnie to wygląda. No zostaw mi to moje! A to jest moje drzewko, ja je kupiłem.
Dawaj mój telewizor. Dobra, niech będzie, będzie święta się, bo masz tak wszystko pusto, ci zabiorę zaraz. Tak pusto, pusto masz, że... Puszno. Pushin. Pushin. Chyba, że łóżka nie można przenieść. No czemu dobra, to co, to kończymy. I odcinek był taki, powiem tak, 6-7 na 10, tak bym powiedział. Mi się podobał, bo ostatecznie fajnie wyszło. Wyszliśmy na to, że chcieć... No, większość celów została zrobiona, tak? Tak. Jedyne, co nie zostało zrobione, to wciąż brakuje nam tych dwóch ryb. Ani jednej z nich nie wyłowiliśmy, ani Zoku, ani ja. Squida wyłowiliśmy i dwie senki zrobiliśmy. Jesteśmy trochę do przodu, fajnie. Wydaje mi się, że jest całkiem fajnie, no. Coś mi się tak wydaje. No, wszystko nam się wydaje. No to się pożegnaj, panie. Tak? Dobrze. Słuchaj się. W każdym razie... Tukuj się, panie! Mam nadzieję, że wam się podobało, że ogarnęliśmy fajnie, wam się oglądało i scenki były fajne, mam nadzieję. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda fajna scenka z Misiem, to zapraszam do Mangetsa. No i tutaj nawzajem, jak ktoś jest ciekawy Lee, no to do Zoku na perspektywę. Tak, i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku, oczywiście o 18, no chyba, że to będzie weekend, no to o 12:00 rano. Tak jest, południu. Będzie weekend. Myślę, że będzie. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. Do zobaczenia!